Dzień dobry, tym razem z parku National Mall. To jest ten wielki trawnik między monumentem Waszyngtona a Kapitolem w centrum amerykańskiej stolicy oczywiście. Dzisiaj będę narzekał. Tak, narzekał, kurczę. W Stanach Zjednoczonych jest i narzeka, ktoś mógłby powiedzieć. No ale to wszystko przez pogodę. Tu jest naprawdę gorąco. Od wielu dni codziennie jest tu ponad 30 stopni Celsjusza. Wczoraj było 35, dziś jest podobnie, jutro też tak będzie. Jak do tej pory, 2017 rok jest drugi rok z rzędu najcieplejszym w historii. Tym razem upały zdominowały duże miasta wschodniego wybrzeża, a temperaturom towarzyszy duża wilgotność powietrza, więc naprawdę trudno tutaj wytrzymać. Najtrudniej znosić upał obecnie w Nowym Jorku, właśnie tutaj w Waszyngtonie, Bostonie, Filadelfii, Atlancie, Tampie czy Miami. Dni temu w Phoenix w Arizonie, to już w zachodniej części USA, linia lotnicza American Airlines musiała odwołać dziesiątki lotów, dlatego że termometry pokazywały tam prawie 48 stopni Celsjusza i było zbyt gorąco dla mniejszych samolotów na starty. W tej chwili możecie popatrzeć na trochę obrazków z Waszyngtonu. Jest to oczywiście trochę turystów, no ale kto chciałby zwiedzać w takim upale Waszyngton? Jeżeli planujecie przyjechać kiedyś do Waszyngtonu i chcielibyście zwiedzić amerykańską stolicę, to jeżeli mogę, to podpowiadam marzec, kwiecień, maj, no połowa czerwca, lipiec, sierpień, zdecydowanie nie, dlatego że jest właśnie gorąco, widzicie, pot się leje, naprawdę ciężko wytrzymać, no chyba że będziecie zwiedzać na przykład muzea, no bo tam jest nieco chłodniej, natomiast chodzić po mieście w takim upale absolutnie nie polecam. No warto tu jeszcze przyjechać we wrześniu czy w październiku, bo jest naprawdę ładnie w stolicy USA i być może właśnie w tych miesiącach też warto tutaj przyjechać. Zdecydowanie odradzam przyjazd do Waszyngtonu w środku lata. Wiecie, dlaczego tu jest tak pusto? Bo ludzie uciekają z tego ukropu, chowają się w muzeach, bo te w Waszyngtonie są po pierwsze za darmo, po drugie jest tam klima, no i po trzecie są w nich ciekawe wystawy. Dobra, czas się schłodzić. Możemy wejść na przykład do Muzeum Przestrzeni Powietrznej i Kosmosu. Wreszcie przyjemnie i chłodno. Jest na co tu popatrzeć, to na przykład lądownik z programu Apollo. Ale to już chyba temat na inny odcinek. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.